Dzień dobry. 1 listopada, popołudnie. Dzisiaj chciałbym wam pokazać taki fajny raport, który znalazłem. Nazywa się on Trwanie życia w 2021 roku. Zapraszam. Jakiś czas temu pokazywałem na daily vlogu taką tabelkę. To jest tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Bo tak sobie dzisiaj spacerowaliśmy po cmentarzu, patrzyliśmy na te groby, patrzyłem tam na daty urodzenia, daty śmierci, no i nie byłbym sobą, gdybym zaczął zastanawiać się, ile tak naprawdę ludzie żyją. Mamy w naszym kraju Główny Urząd Statystyczny i on prowadzi analizę statystyczną właśnie urodzeń i zgonów, co między innymi wyznaczenia dalszego trwania życia. Taki raport zamawia ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, żeby określić, ile jeszcze naprawdę potrzebują pieniędzy do wypłat emerytur. No bo jeżeli wiedzą, że mają 80, że mają kilka tysięcy 84-latków, no to widzą, że będą jeszcze potrzebować wypłat na mniej więcej 70 miesięcy, tak w wielkim, dużym skrócie. No i to jest ta tabelka i ona pokazuje, ile GUS szacuje, że będzie żyła osoba np. w wieku 39 lat i 6 miesięcy. To jest liczba miesięcy, które tej osobie przeciętnie pozostały do życia. No i nie byłbym sobą, gdybym nie chciał sprawdzić, jak wygląda nasze zmiany naszego dalszego oczekiwanego trwania życia. Chodzi o to, że jest coś takie pojęcie, szczególnie w literaturze science fiction, jak longevity escape velocity, czyli prędkość ucieczki od śmierci, powiedzmy. No i idea jest taka, że jeżeli przeżywamy rok, a nasze oczekiwane dalsze trwanie życia zmniejszyło się np. o pół roku, no to całkiem mamy niezły wynik, bo jakby oddalamy każde przeżycie każdego roku oddala naszą śmierć zamiast o rok, czyli powiedzmy, że gdybyśmy żyli bez żadnych jakichś takich czynników zewnętrznych, czyli bez żadnych wypadków, bez chorób, bez niczego takiego, no to mielibyśmy jakąś oczekiwaną długość życia, powiedzmy 100 lat. No i teraz z racji tego, że mamy choroby, wypadki, wojny, pandemie, samochody, wszystko, no to nasze oczekiwane życie jest krótsze niż te 100 lat, powiedzmy. Ale jeżeli dobrze ogarniamy temat medycyny, mamy czas pokoju, mamy bezpieczne samochody, to możemy próbować uzyskać więcej niż te 100 lat, bo współczesna technologia nam to jakby ułatwia. No i idea jest taka właśnie, że im ta liczba będzie większa, tym bardziej jakby wydłużamy nasze życie, czyli warto przeżyć każdy kolejny rok, bo no, będzie nam się życie po prostu wydłużało proporcjonalnie, mniej więcej. No i generalnie pozbierałem te dane, to będzie gdzieś tam na blogu opisane, to jest jakiś taki kod trochę na kolanie i który nawet teraz nie działa. Także chwila pauzy. Dobra, skrypt naprawiłem. No i pokazuje nam on mniej więcej taki wykres. No i teraz tak, czy ten wykres widać? Nie widać go za bardzo. Spróbujemy go jakoś przybliżyć. Nie udało się zapisać. Dobra, na razie anuluj. Teraz go ogarniał. Generalnie mamy wykres niebieski, czyli dla najwcześniejszych jakby danych z tych tabelek, to jest 2014 rok, czyli tam już wchodzą 30-letnie osoby, czyli osoby urodzone w 84. No i dla najstarszych osób z tych tabelek, czyli ten pomarańczowy wykres, czyli osoby urodzone w 93. Wszystkie osoby urodzone w różnych latach były gdzieś pomiędzy tymi dwoma wykresami. No i tutaj jest wykres bardzo optymistyczny, bo pokazuje na przykład, że w tym miejscu, powiedzmy gdzieś na przełomie 2015-2016, za każdy przeżyty rok traciliśmy pół roku w estymacie dalszego trwania życia, czyli no, mega fajna sprawa, technologia, medycyna tutaj się spisała dla tych osób. Później nastąpiła jakaś taka mniejsza stagnacja i pojawia się tutaj w 2021 roku 0,5, czyli że w ciągu roku nam się skróciło o 2 lata.
Tutaj mamy estymatę, która wyszła w 2021 za dane z 2020. A w 2020 mieliśmy szczyt COVID-u. 19. COVID-19 wystartował pod koniec wczesnego roku i przez cały 2020 się bujał. Czyli tutaj mamy ewidentny spadek właśnie. No i podobnie dla osób starszych, to w ogóle jest mega fajne liczby wychodzą, bo 4, tak? Czyli przeżyliśmy 12 miesięcy, a zużyliśmy z oczekiwanego czasu 3 miesiące. Także jak dla mnie, mega fajnie to wygląda. No i znowu też COVID tutaj tą liczbę zdecydowanie zepsuł, ale tutaj jest z powrotem wzrost. Natomiast żeby nie było, ja spodziewałem się, że ten wykres będzie wyglądał zupełnie odwrotnie. Bo wyobraziłem sobie, że młodsze osoby będą mogły bardziej korzystać z medycyny teraźniejszej i profilaktyki i przyszłej medycyny potencjalnie. I że one będą miały zdecydowanie lepszą prędkość ucieczki od śmierci niż osoby starsze, które już mają ze sobą bagaż. Natomiast w metodologii pisało w tych raportach, że metodologii wynika mniej więcej tak, że jeżeli ktoś już dożył wysokiego wieku, no to ma całkiem spore szanse, żeby żyć dalej. Dlaczego tak jest? Jeszcze tego nie rozgryzłem. Ale właśnie grzebiąc w poszukiwaniu tej metodologii, trafiłem na raport, który opisuje szerzej tą tabelkę. No i raport ten nazywa się Trwanie życia w 2021 roku. I jest on opracowany przez Główny Urząd Statystyczny. I został wydany w 2022 roku. No i tutaj właśnie dane są z tej tabelki, którą wam pokazywałem przed chwilą, są dostępne właśnie w tym raporcie. Ale cały ten raport ma o wiele więcej różnych ciekawych sekcji i komentarzy. No i mamy tutaj właśnie informacje o tym, jak to się to dalsze trwanie życia kształtuje z podziałem na kobiety i mężczyzn. Bo tam w tym raporcie, który wam pokazywałem wcześniej, było jednoznacznie, było uśrednione dla kobiet, dla mężczyzn. Tutaj jest podział na kobiety i mężczyzn. Dalej, są regiony podzielone. Makroregiony i obszary mniejsze. Województwa i jakieś takie obszary typu na przykład region Nysa. Są podane jakieś kraje europejskie w statystykach. No i też to można w sumie przejść przez tą analizę, dość to nie będę ją omawiał. Natomiast jest tutaj rozdział. No właśnie, gdzie on się zaczyna? Gdzieś tu zaczyna się. Metodologia. Metodologia obliczenia tablic trwania życia. Czyli ta informacja, której właśnie szukałem. No i to jest trochę definicji. Tutaj jakieś takie różne modele są stosowane. No i zaczynają się już całkiem zabawne wzory. Jeszcze potrafię je czytać. Jeszcze coś ze studiów pamiętam. Natomiast już nie potrafię sobie ich wyobrażać w głowie. Także tutaj już trochę wymiękam. No, więc tutaj jakby ktoś był zainteresowany, jak wygląda statystyka, która stoi za tymi tabelami dalszego trwania życia, to tutaj odsyłam do tego raportu. Ten raport chyba jest wydawany co roku już. Wcześniej był chyba co 5 lat wydawany. Tam były różne jakby zawirowania. No i właśnie, w tym raporcie są też te tablice opublikowane w całości, czyli nie od 30 roku życia, tylko od momentu w zasadzie urodzenia. I tam się kończyły na 90 latach, no te tablice trwają, to są rozszerzone do 100 lat, czyli widocznie ZUS nie miał aż takich dużych potrzeb. Jest podział na kobiety i mężczyzn i środkowy jest podział na miasto i wieś. Także tutaj jest temat też zupełnie do analizy jeszcze zupełnie, no dokładniej, można zobaczyć, kto ma lepiej, czy kobiety, czy mężczyźni. No wiadomo, że kobiety akurat statystycznie mają lepsze szanse na długie życie, ale czy to są wsi, czy miasta? Tego jeszcze nie sprawdziłem, natomiast jest coś intrygujące. Miasta teoretycznie mają lepszą opiekę medyczną, bo karetka dojedzie w parę minut, 5-6,
szpitale lepiej zaopatrzone, helikoptery, lądowiska, jakieś takie cuda. Natomiast wieś ma teoretycznie czasami o wiele lepszy klimat, więc lepiej się żyje. Mniejsze skażenie powietrza, mniejsze skażenie wody, więc mniejsze skażenie hałasu, mniejsze skażenie światłem. Więc to może być kluczowe. I mamy jeszcze tutaj właśnie też obszary, podregiony. Podregionu Otmuchowskiego nie znalazłem, ale jest podregion Nyski, więc też będę chciał być może w przyszłości zobaczyć, jak podregion Nyski się plasuje na tle innych regionów. No, także... No i to też jest ten opis, co w tej tabelce było opisane. Tak jak wspominałem, raportu jeszcze dogłębnie nie przeczytałem. Przeleciałem tylko po nagłówkach, ale bardzo mnie zaciekawił. Natomiast jest to dość ciekawa wskazówka o tym, jak wygląda sytuacja u nas w kraju, ale bardziej makroskopowo, nie mikroskopowo. Mikroskopowo to może być różnie. Chodzi generalnie o to, że mamy jakby informację o tym, że mieliśmy dość duży skok jakby w estymacie długości życia. To się działo w latach powiedzmy 2014, 2015, 16, 17, 18. Tam chyba nie było żadnej zmiany metodologii, przynajmniej nieznaczącej. Natomiast ewidentnie COVID tutaj pokazał, że ta zmiana nastąpiła. Że teraz z trendu wydłużania życia wpadliśmy w statystyczny trend skracania życia. Także tutaj to widać w statystykach. Także reasumując, wydaje mi się, patrząc na ten wykres, że warto powalczyć o każdy dzień zdrowia. Warto zastanowić się nad profilaktyką, no bo jednak medycyna idzie tuż za nami i tutaj ten scenariusz jest wygląda dość optymistycznie, że przeżywamy rok, a z estymaty dalszego trwania życia tracimy 6 miesięcy. No, więc oczywiście to są te osoby tak właśnie według tego raportu zahartowane, no ale jak tam jakichś osób nie ma, no to raczej one się tym nie przejmują. Dla osób młodych to wygląda trochę bardziej ponuro. Tutaj pandemia statystycznie nam dość mocno to obniżyła. Ale to wcale nie oznacza, że znowu tu nie będziemy mieli piku w górę, bo jeżeli pandemia się nie powtórzy, no to nie ma problemu, żebyśmy tutaj mogli spokojnie dalej korzystać z dobroci współczesnej medycyny. No chyba, że faktycznie będziemy mieli pandemię za pandemią, no to wtedy będzie lipa. Dobra, mam nadzieję, że nic nie pokrzeniłem w tym, co mówiłem. Kod pojawi się pewnie na blogu, jakby ktoś był ciekawy, jak to zostało wyciągnięte ze strony i wygenerowane. Jeżeli coś namotałem, to z chęcią przyjmę uwagi w komentarzach. Jeżeli sam wpadnę na, jeżeli coś pomieszałem, to nagram jakieś sprostowanie. Jeżeli ktoś mi uświadomi, że coś sprostowałem, że coś namieszałem, to też spróbuję nagrać jakieś sprostowanie. A tak ogólnie to w ogóle polecam zapoznanie się z tym raportem, podlinkuję go pod spodem. On jest napisany dość, no, mieszanym językiem. Część jest napisana bardzo statystycznie i sam muszę przeczytać ze dwa razy niektóre zdania, żeby je zrozumieć. A część wniosków jest napisana bardzo prostym językiem. Są wycięte po prostu z tych tabelek i wytłumaczone krowie na rowie. Więc myślę, że każdy powinien tam zerknąć. Z samej ciekawości właśnie, jak to w ogóle wygląda. Bo tak idąc po nagrobkach, po nekrologach, to tak naprawdę mamy tylko wycinek całej statystyki, która gdzieś tam się toczy i gromadzi. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że wbrew pozorom był on dość optymistyczny, bo ja jestem dość pozytywnie zaskoczony tym wykresem. Spodziewałem się czegoś gorszego. No także... Myślę, że wyciągniemy z tego jakieś pozytywne wnioski i będziemy korzystali w rozsądny sposób z tego czasu, który nam gdzieś tam pozostał. Także dzięki i zapraszam na kolejne materiały. Hej!